Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii o zdrowiu, który ma roboczą nazwę obecnie RTCK szakszuka. Szakszuka. O czym jest ta szakszuka? Kukułka, szakszuka, no to jest takie danie, smaki Izraela. Czerwono-zielone? Pomarańczowe. Nie, tam są jaja. Jaja i pomidory, nie? Pomidory, papryka, jest na ostro generalnie. Tak. Kumin, czyli kmin rzymski, nie wszyscy to lubią, ale dobry na jelita. Polecam oczywiście. No. Takie intensywne, skoncentrowane smaki. Rzadko się to słyszy w takim polskim menu. Mega energetyczne. Także jak zjemy taką szakszukę, to to idealna nazwa pod naszą serię, ale szakszuka. Nie wiemy, czy na tej nazwie stanęło. Wy już będziecie wiedzieć po tytule tej serii i czołówce. My jeszcze tutaj ją wypracowujemy w trakcie, więc możecie pozdrawiamy brytyjskich widzów i zachęcamy do wymówienia nazwy. Szakszuka. No tak. Szakszuka. To jest w ogóle przeciwieństwo kaszy jaglanej. To jest zupełnie inny dietetyczny biegun. Kompletnie inny świat. Ale jajka Polacy lubią, uwielbiają. Tak. A dlaczego przeciwny biegun? Dowiecie się po czołówce. Zaczynamy. W tym odcinku chcemy porozmawiać o śniadaniu. Dlaczego śniadanie jest nazywane posiłkiem mistrzów, tak? Królów. Śniadanie zjedz jak król, mawia chińskie porzekadło. Obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaję wrogowi. Ale śniadanie w Polsce wygląda słabo. Ktoś kiedyś policzył, że na stacjach benzynowych, to chyba na jednej sieci, dziennie sprzedaje się do godziny 11 kilka milionów hot dogów. Na śniadanie. I do tego tak, kawka. Kawka na wynos. Kawka na wynos, hot dog. Ale jazz. Takie połączenie to już jest coś. No właśnie, nie? Ale co to robi z nami, jeżeli weźmiemy takie śniadanie? Ja się przekonuję jako praktyk, że czyli buła, kiełba, kawa i mleko. To dietetyczny zaczyna się już o poranku, czyli jemy niewłaściwe śniadanie, albo kompletnie go nie jemy na przykład i czekamy tam do obiadu, no, bo nie ma czasu. Albo do wieczora, czyli wtedy jest śniadanie, obiad, kolacja, jeszcze kawałek następnego dnia śniadania, czyli kompletnie chaos dietetyczny. Ale śniadanie jest o tyle ważne, że w kluczu aktywności naszych narządów trawienie, wszystkie te kwasy, które są niezbędne do tego procesu, no mają największą aktywność rano, między 7 a 9 rano. To jest taki, mówiąc językiem medycyny naturalnej, aspekt ważny i tak naprawdę, co ciekawe, jest najniższy poziom nietolerancji pokarmowych rano. Czyli nawet jak mi coś szkodzi, gluten, jakaś kazeina, serek kozi i tak dalej, czyli to jak mamy do czegoś słabość, niewiele, to rano trzeba go wcisnąć. Nie wieczorem. To jest ten klucz. Czyli klucz śniadaniowy, czyli nie bać się śniadania, przede wszystkim jeść, bo od tego też, co zjemy na śniadanie, zależy, czy w tym momencie tej pracy, jak ty to mówisz, głębokiej, będziemy mieli faktycznie dobrą aktywność. I co ciekawe, to jest taka trójca śniadaniowa najważniejsza, to są kwasy tłuszczowe i to może być zarówno w kluczu diety roślinnej, czyli orzechy na przykład włoskie albo olejniane, albo łosoś, czy łosoś. No właśnie, Marku, powiedz nam, co ty... dlatego dwa razy. Co ty dzisiaj jadłeś na śniadanie? No właśnie, był łosoś, kawałek pieczywka, sałatka, oliwki czarne, no i nie było kawki, bo nie piję kawy, ale zielona herbata. I tu jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ właśnie białkowe, tłuste potrawy bardzo lubią zieloną herbatę. Ona po prostu pomaga strawić białko. Więc nawet jak popiję kawą, i te krosanty zaleje takim po prostu tsunami kawowym, no to to wszystko będzie się mielić w tym żołądku kilka godzin i już mam za chwilę, za godzinę drożdżóweczka, pączek, a tutaj jest power przez kilka godzin. Zielona herbata? Zielona herbata. Też? Zielona, czarna nie, ona już tak też stymuluje nadnercza, zielona też pobudza, ale fantastycznie pomaga strawić białko. A czy długość parzenia zielonej herbaty ma tutaj znaczenie? Temperatura wody jasna, 80, no ale to też nie jest łatwe do osiągnięcia. Natomiast 2-3 minutki to będzie taka idealna. Jak mamy czas i chęci, możemy jeszcze raz ją zarzucić później wyrządkiem i jeszcze raz pociągniemy zdrowie. Jeżeli krótko zaparzymy zieloną herbatę, to ona nas pobudzi, a jeżeli zbyt długo, to uśpi. Bardziej ma taki działanie usypiające. Ale to też zależy, jaka jest zielona herbata, bo czasem jest zielona tylko z nazwy, a tam jakieś fusy Weroniki. To trzeba też zastanowić się, czy taka sypana w dzbaneczku i objawowo zobaczymy, jak ona działa. Ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że Marek, jak nakładaliśmy dzisiaj śniadanie, razem jedliśmy, mieliśmy taką przyjemność zjeść razem posiłek. W ogóle też was zachęcamy do tego, żeby celebrować śniadania. To Marek wziął taką porcję w moich oczach niewielką. Dla Barbie. A mamy cały dzień dzisiaj nagrań, więc zastanawiałem się, dlaczego akurat taki klucz wyboru wybrałeś. Bo my z Piotrem wzięliśmy sobie Jadło drwala. Ja wziąłem to samo, co ty, poza oliwkami, czyli wziąłem mniej niż ty, Michaszek. No, tak, mniej. Bo nie jest istotne to, co zjem, tylko to, co strawię i przyswoję. No, właśnie. I rozwij tą myśl, bo to jest przeciekawe. Tak. No, jelito cienkie jest najbardziej inteligentnym narządem w naszym układzie i ono rządzi, dzieli, rozkłada tą energię. Następnie też jest kwestia mitochondriów. Mitochondria to są takie komórki w komórkach, czyli im więcej potrzebuje dany narząd na przykład energii, to tym więcej tych mitochondrii jest w danej komórce. I żołądek, śledziona to są takie pierwsze kroki do trawienia, później stoi to cienkie, ale one działają mniej więcej w tym podobnym cyklu. I tutaj jak dobrze pogryzę, zjem odpowiednią ilość tłuszczy, nie zrobię za dużo tego miszmaszu, no to mam długą energię. Jak zjem za dużo i za szybko, wyście panowie troszkę przyspieszyli. Tak właśnie widziałem, że myśmy zjedli, byli gotowi do wyjścia, ale to jest stres opieki nad gościem. Ale to ja o tym nie myślę. Kluczem jest ten nawyk, który został wytrenowany przez pragnienie bycia zdrowym w dobrym słowa znaczeniu. Ale to też trzeba sobie zaplanować, żeby mieć czas na śniadanie. Właśnie. A my często bierzemy w biegu drożdżówkę i idziemy. Albo hot doga, hurra, i do fury i hot dogarnia. Tak. I tu musztarda, ketchup, jadę, super. Garnitur cieszę się, że przytrzymam. I do sekretarki, słuchaj, plamę tu mam, co jadłeś? Nie powiem. Widać. Czyli pierwszy posiłek dnia celebrujemy. Nie jemy zbyt dużo, żeby nas nie obciążyło to, bo nie liczy ilość, tylko jakość wchłania tego posiłku, rozumiem, tak? I jeszcze ciekawą rzecz powiedziałeś, że jeżeli mamy dany tryb z pracy, siedzący, czy też czeka nas cały dzień nagrań, czy też ktoś ma pracę fizyczną, powinien dostosować to śniadanie pod ten tryb. Jakbyś tutaj doradził? Jest kod metaboliczny węglowodanowy albo białkowo-tłuszczowy. I to też nie jest regułą, bo to zależy, w jakiej kondycji mamy żołądek. Osoby, które mają żołądek niedokwaśny, im takie białkowe śniadania, omleciki nie za bardzo. Oni lubią słodkie, żurawinka, bananik, owsianka. Wtedy jak to się tą kwaśność rozpoznaje, tą kwaśność żołądka? Po trawieniu też. Czyli jak strawię, jak szybko ten pokarm. Jeżeli lubię jajka, jajecznicę, ale po prostu ciężko mi, nie mam energii, myślę o kawce i tak dalej, to znaczy, że to nie jest to. Lepiej zjeść tam coś na słodko, nawet owsiankę z jakimiś tam owocami, a najlepiej takie wytrawne smaki słodkie, czyli marchew, pieczona dynia czy batat, ale też z przyprawami, żeby to nie było zbyt jałowe. I to jest jak gdyby klucz od rana, żeby mieć radość pracy, bo często jest tak, że to paliwo zatankujemy, podjeżdżamy Maybachem, a tankujemy jakieś 36 oktanów i po prostu i nie możemy ruszyć z miejsca, a tu chodzi, żeby mieć power, pod górkę. Nie? No właśnie, tak, żeby nas to też nie rozpraszało, że czujemy jakiś głód, ssanie w żołądku w czasie pracy, tylko żebyśmy się skupili na tej pracy głębokiej, robili to, co kochamy. Na celebrację nie zawsze jest rano czas w tygodniu, ale na wdzięczność zawsze, czyli dziękczynienie. U mnie najważniejszym kluczem jest też, że nie spędzam tego czasu sam, czyli nie jestem dzieckiem przypadku. Ten aspekt dziękczynienia jest niezwykle istotny, ponieważ no, młode pokolenie trochę już zapomina, kto jest twórcą tego wszystkiego. Jak Amerykanie zadali dzieciom pytanie, skąd pochodzi mleko, no to większość odpowiedziała, że z kartonu, czyli krowa już została pominięta. W cyklu całym. Czyli to jest też taki klucz ciekawy, bo za każdą naszą myślą podążają biliony wiązań biochemicznych i tak naprawdę jedzenie jest bardzo emocjonalne, sugestywne i związane też tak jak muzyka, z tym zmysłem takim wysublimowanym, bo dotyka hormonów. Czyli jak my niewłaściwie wyregulujemy te hormony właśnie, za ciężkie to śniadanie, taka wiesz, heavy metalowe po prostu można powiedzieć, chociaż nie mam nic przeciwko tej muzyce, to będzie po prostu ten dzień średni. Ale dobre pytanie było właśnie, kto jak powinien i jakie śniadanie zjeść, więc osoby aktywne, które mają dobre trawienie, przygotowane są na jakąś pracę fizyczną, no to białko jak najbardziej, omlecik, jajka, łosoś, to jest, ale też w odpowiednich proporcjach. I tutaj też trzeba sprawdzać ten kod metaboliczny objawowo po prostu, jak się czuje już. Nie komplikować też tego. Ważne, żeby zjeść to śniadanie, niż zjeść je po prostu wieczorem. Kończąc ten secik, mam wspomnienie z dzieciństwa. Koło mnie był spożywczak, budowało się osiedle. To były tam lata 80. ubiegłego stulecia. chłopy z budowy zawsze przychodzili, kupowali śmietanę, pamiętasz, może była taka aluminiowa, ta daszek, nie? Mleko też miało takie daszki, ja lubiłem to żółte daszki. I bułkę. Czy ich wybór śniadaniowy był prawidłowy? Wiesz, śmietana i buła. Do 23 roku życia mamy zupełnie inny kod metaboliczny. Z wiekiem to się troszkę zmienia, więc osoby młode, które mają naprawdę konkretne trawienie i są aktywne, bo zazwyczaj jako młodzi jesteśmy bardziej aktywni, to szybciej spalimy to. Ale jak już mamy pracę taką osiadłą, biureczko i tak dalej przez kilka godzin, no to już to śniadanie jest bardzo ważne, ponieważ niestrawiony pokarm zalega w jelitach, a to w następnym odcinku do jelit zejdziemy. Dobra. I powiemy, dlaczego mamy je jak durszczak przysłowiowy, po prostu dziurawe. I ostatnie pytanie na koniec, o której godzinie jeść śniadanie? No idealnie byłoby między 7 a 9, ale jak ktoś wcześniej wstaje z skowronkiem, tak jak ja, to też może być wcześniej, ale uwaga, niektórzy nie odczuwają głodu. Więc trzeba ten głód wyhodować, ponieważ zazwyczaj wtedy jemy za dużo wieczorem. I trzeba po prostu zobaczyć, zrobić rachunek dietetyczny. Czyli o hodowaniu głodu też sobie powiemy. Oczywiście. Jak hodować głód? U ciebie nie musimy go wyhodować. U mnie będziemy co innego hodować. Oczywiście. Ale tu, hodowanie głodu zapytam, żebyśmy nie zapomnieli Marka. I również będzie pytanie, czy espresso o 5:30 to dobry pomysł. 4:30. U nas 5, nie? A, 5:30. Sorki. Marku, powiedz nam jeszcze, jak metoda 7 kluczy, planer zdrowia, który w RTCK wydajemy, może przyczynić się właśnie do lepszych śniadań, chociażby na tym przykładzie. No właśnie w planerze jest taki aspekt codziennych notatek, jest poranna rutynka, minutka, ale później jest ta codzienna, kiedy robimy sobie takie badanie przesiewowe, taki holter naszych posiłków, czyli można powiedzieć, że przystawiamy sobie takie USG do naszego żołądka, ale musimy też ten wynik spisać, czyli śniadanie zjedz jak król, ale też nie zjedz 2-3 śniadań, tylko jedno, to jest najważniejsze. No i gdybym zapytał ciebie na przykład, Piotrek, co jadłeś 3 tygodnie temu na śniadanie, no to pewnie byś nie odpowiedział. Najprawdopodobniej bułka i śledź. A widzisz, to jesteś przewidywalny. Jak ale ludzie sukcesu zawsze je to samo rano. Ale jakby Michała zapytał na przykład, co jadł na śniadanie tydzień temu, to... No nie powiedział. Tak, no tak. Właśnie. Więc tutaj przez te 7 tygodni, bo tyle pracujemy, możemy sami się przekonać, w ogóle, czy to śniadanie ma sens w naszym życiu. Tak. Czy nie jemy po prostu byle jak, byle co. No i na tym polega fenomen... Bo potem w tym planerze, to mnie zafascynowało, że monitorujemy stan naszej energii w ciągu dnia. Na przykład, czy to śniadanie konkretne wpłynęło, nie? Proszę, okej, w tych dniach miałem turboenergię, co jadłem? Łosoś. O tym pewnie powiemy w kolejnych odcinkach. Bo jajo. Niesamowitą rzecz powiedziałeś wczoraj, Marku, no nie, że zjazd energii o danej godzinie świadczy nam o nawalaniu konkretnego organu w naszym ciele. Nie rozwijamy dołki energetyczne. Wejdziemy w te dołki. Dołki energetyczne. Będziemy kopać do bólu. Mamy trailera prawie jak w Prison Break. Zapraszamy was na kolejny odcinek w sobotę wieczorem i do zobaczenia już wkrótce. Cześć. Ej, weź tą chusteczki cząsy przetrzyj. No ty się nie czekaj do mojego czoła, a sam skubany telefony zamontował. Pierwszy konkurs, kto z państwa złapie jabłko? Uwaga! Ej, nie, bo sytuacja jest taka, że na zewnątrz mamy 38 stopni, 38 stopni, a klima daje po nogę. Prowadzący, proszę. Prowadzący ma swoje prawa, może z kalesony robić. Zaremba za nie mówi.